Cześć i czołem. Dzisiaj zajmiemy się takim szybkim projektem, ale nie żywicami epoksydowymi bezpośrednio, lecz wyposażeniem do tych żywic epoksydowych, a konkretnie czym mieszać żywice epoksydowe. Jest wiele technik i sposobów. Tutaj chciałbym się skoncentrować bardziej na wyrobach małogabarytowych, więc nie będzie to dla ludzi, którzy wylewają posadzki. To będzie dla ludzi, którzy zajmują się ozdobami, gdzie w zasadzie maksymalna ilość żywicy to jest gdzieś w okolicach do 50 do 100 gram. Przeważnie i tak troszkę więcej się tego rozrabia, żebyśmy mieli miejsce, żebyśmy mieli zapas i żeby nam tej żywicy wystarczyło. Niejednokrotnie jest tak, że mamy problem z wymieszaniem, gdyż mamy tam zwykły kubeczek. Nie mam tutaj teraz w tej chwili. O. Tutaj mamy zwykły kubeczek i mamy patyczek, mieszamy. Ale okazuje się, że bardzo często gęsto trwa to strasznie długo i jakość wymieszania tej żywicy jest bardzo kiepska. Pokażę Wam dzisiaj patent, który tak na dobrą sprawę znalazłem sobie, wykorzystując troszkę budowę oryginalnego dużego mieszadła, które znajdziecie w internecie, wpisując mieszadło do żywic epoksydowych. Wyskakują bardzo duże mieszadła, które są wykorzystywane do mieszania żywic we wiadrach 10-20 litrowych, a ja tutaj to postaram się zminiaturyzować. I co będziemy do tego potrzebowali? Będziemy do tego potrzebowali gwóźdź, ewentualnie jakiś taki prosty wałeczek. Ja akurat nie wykorzystałem gwóźdź, który jest super mega prosty, co się dzisiaj rzadko zdarza. Obciąłem mu łeb i to będzie moją osią dla samego mieszadła. Oprócz tego wykorzystam jeszcze strzykawkę. Tak. Taką strzykawkę, to jest strzykawka o pojemności 22 ml. Pamiętajmy o tym, że należy sobie dostosować wielkość samej strzykawki do wielkości pojemniczka. To znaczy się, im mniejszy pojemniczek, tym mniejsza strzykawka i tutaj można w tym momencie zastosować mniejszy bądź większy. Będzie nam potrzebny tłok. Cylinder niekoniecznie, ale nie trzeba ich wyrzucać. Cylinder tu z boku, wykorzystujemy do tego tłok. Co trzeba zrobić? Przydałaby się jeszcze jakieś źródło ciepła oprócz palnika, gdyż palnikiem, otwartym ogniem uszkodzicie sobie ten tłok i nie będzie takiej opcji, żeby zrobić to poprawnie. Jeżeli będziecie sobie kupowali strzykawki, kupcie sobie tych strzykawek troszkę więcej ze względu na to, że nie zawsze to nam wyjdzie za pierwszym razem. Dobra. Mówiłem, że potrzebny nam jest tłok. Mówiłem, że potrzebna jest jakaś oś, która będzie nam służyła do wkrętarki. Potrzebne nam jest wiertło Fi5. Ja akurat nie mam tutaj wiertło do drewna Fi5 ze względu na to, że ten gwóźdź ma średnicę 4,90, więc będzie mi wchodził do otworu ciasno. Tutaj napotkamy problem jeszcze tego typu, jak to poprawnie rozwięcić i rozwiercić i w jaki sposób. Już Wam pokazuję, ale najpierw przejdziemy do tej zasadniczej sprawy, to znaczy się ukształtowania tego tłoka, żeby on się stał mieszadłem. W pierwszej kolejności muszę Wam powiedzieć tak. Część, która jest... Każdy tłok ma dwie średnice tych krążków na końcu. Tych ani jednego, ani drugiego krążka nie usuwamy ze względu na to, że te krążki trzymają nam te cztery, można powiedzieć, takie łopatki, trzyma nam w kupie. I teraz potrzebne jest jakieś źródło ciepła. Ja wykorzystam tutaj w tym momencie opalarkę i zobaczcie, co zrobię. Dobra, bo już mnie parzy po paluchach. Teraz muszę to odpowiednio wykrzywić, skręcić. Ważny jest kierunek i trzeba chwilkę zaczekać. Mam już to, można powiedzieć, skręcone i teraz trzeba przejść do następnego etapu. Muszę tutaj od czoła, od tej większej średnicy tego kółeczka, muszę tutaj wywiercić otwór. Robiłem kilka prób i okazuje się, że tutaj wiercenie tutaj od czoła bez jakiegokolwiek wspomagania tutaj w tej pierwszej części powoduje, że rozwala mi się to wszystko. No i wymyśliłem sobie tutaj taki patent, żeby wiertło w miarę prosto nam poszło. Po prostu trzeba to zakleić klejem na gorąco. Bierzemy klej na gorąco. Pamiętajmy o tym, że ta strona jest stroną mieszania, a ta strona będzie stroną do uchwytu, tutaj do tej naszej osi. Zaklejam. I teraz należy zaczekać, żeby nam klej na gorąco całkiem ostygł. Klej na gorąco mam już wyschnięty, wystygnięty i stwardniał i pozwala mi już na wiercenie tutaj od czoła. I teraz tak, tutaj są takie linie łączenia, to jest pewnie po jakimś wtrysku. Wyznaczymy sobie tutaj środek. I w zasadzie najlepiej do tego właśnie się nadaje, tak jak mówiłem wcześniej, nadaje się wiertło do drewna ze względu na to, że ma tutaj pilota prowadzącego, który pozwoli nam na w miarę osiowe wywiercenie. Jeżeli ktoś ma wiertarkę stołową, może się posilić oczywiście tą wiertarką, tylko jedna najważniejsza rzecz jest taka, że nie możecie przegrzać tego kleju, gdyż klej na gorąco to jest takie ustrojstwo, które dobrze trzyma, ale po podgrzaniu one z powrotem robi się klejem płynnym i po prostu nam się to wszystko roztopi. Im dokładniej wypunktujecie sobie... Plastik jest na tyle fajny, że można najpierw spróbować wcisnąć troszkę tego pilota, a później wiercić. Dobra, to wiercimy. Tak jak mówiłem, częste przerwy, żeby nie zagrzać za mocno tego kleju. I w miarę proste prowadzenie wiertła. Dobra. Otwór mam już wywiercony. Z tego co widzę, to już mi uciekł. Zobaczymy, czy to się w ogóle do czegoś nada. Jeżeli nie, to tak jak mówiłem, warto jest sobie zakupić więcej sztuk. No, podejrzewam, że nie będzie źle. Chociaż mogłoby być lepiej. Troszkę nam bije. No, będzie źle. Dobra. Tutaj ok. Tu ten akurat nie model mi nie wyszedł, ale ja już sobie wcześniej przygotowałem taki model, który nie bije. I można go spokojnie wykorzystać. Tutaj mam kubeczek z wodą. O, nawet go widać. I teraz zobaczcie sobie, że to działa. Oczywiście obroty, szybkość obrotów dostosowujemy do wielkości i ilości żywicy, do wielkości kubeczka. Tak jak wcześniej powiedziałem, że do tego dostosowujemy również wielkość samego mieszadła. To akurat nie nadaje się do kubeczków gdzieś około 150-200 ml. Także to wyciągniemy. Ja sobie wcześniej już zrobiłem takie mieszadło z takiej malutkiej strzykawki. O. Tylko to jest troszkę w innym patencie, bo tutaj jest rurka węglowa, która mi tam gdzieś została z jakiegoś innego patentu, gdyż tutaj zrobić z jakiegoś takiego malutkiego bolca, no takiego gwózdka, no to już tak średnio. Nie umiałem sobie tutaj z tym poradzić, ten plastik jednak był troszkę za smarkaty, za słaby. Jak widzieliście, mieszadła można zrobić naprawdę z różnych rzeczy. Tutaj najciekawszym patentem jest to, że strzykawka kosztuje chyba 30 groszy, a można naprawdę dużo czasu zaoszczędzić. Podejrzewam, że w każdym z Waszych warsztatów znajdzie się jakaś wkrętarka, czy nawet jakaś wiertarka. Ważne jest, żeby miała regulowane obroty i żebyście potrafili sobie te obroty płynnie doregulować do mieszania, bo zbyt szybkie mieszanie może doprowadzić do tego, że narobicie sobie bez potrzeby pęcherzyków powietrza. Tutaj akurat nie wykorzystałem małą strzykawkę, to jest bodajże chyba 5 ml, o ile się nie mylę. Także tutaj możecie sobie też spróbować kupić takie strzykawki. Dlaczego zostawiam te kółeczko tutaj od dołu? Zostawiłem je ze względu na to, jak może pokażę na przykładzie tej dużej. Jeżeli wkładamy nasze mieszadło do kubeczka, to gdyby tego kółka nie było, to będą nam te łopatki nawalały po bokach. Jest to dosyć sztywny plastik, jak już wystygnie, nie w czasie formowania, ale jak wystygnie, jest dosyć sztywny i będzie nam bez potrzeby nawalał w ściany naszego pojemniczka do mieszania. A w taki sposób, jak ja tutaj pokazałem, to mieszanie odbywa się bardzo płynnie. Te kółeczko jeździ nam po naszym pudełku i nie wpada nic w żadne wibracje. Tak ja przynajmniej to widzę. Dobra, słuchajcie, pokazałem Wam dzisiaj dwa takie moje mieszadełka. Nie wiem, czy tak. Dwa takie moje mieszadełka. Mam nadzieję, że pomysł z tymi mieszadłami Wam się spodoba i ten patent naprawdę działa. Spróbujcie, to naprawdę dużo nie kosztuje. A ja tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam i zapraszam na następny odcinek, który już niebawem. OLO76, bez pitolenia, pozdro!